chodźcie, no. No proszę, no. Jej, jak to masz porobione? No mamo, tato, no, witam, tak. W końcu u mnie, w mieście, no. No dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. A co to nie można było windą wjechać? To szkoda prądu tam, po schodach weszliśmy. No ale jesteście, no jak tam na wsi, wszystko dobrze? Dobrze, wszystko na wsi. Ktoś tam w Patrzynek przyjechał, zobaczył, co tam się na wsi pozmieniało. Już nie ma eternitu na obozie. Blacha jest. A gdzie eternit? Ojciec do lasu zawiózł. A wiem, w nocy pieprzyłem w dół, nikt nie widział. Tak. Owoców latoś. Synek, papierówek oj. Tyle w ogródku leży, żebyś przyjechał samochodem, kufer otworzył, zapakował, bo inaczej zgnije. Placków byś narobił, placków. Albo szarlotki. No dajcie spokój tam, jabłka to obciach. Ja jem melony. Chcecie spróbować? U nas wczoraj był mielony. Owoce jedz! Nie tam miękko i miękko się, dziury w zębach porobią, będziesz miał. O, i skleroza. No dobrze, ale jak wam się w ogóle podoba, jak się tutaj w mieście zainstalowałem, co? Apartamencik, 150 metrów, w centrum miasta, 30 piętro. 4 miliony nas to wszystko kosztowało, no. Bo wnętrze takiego z Izraela robi, no. Izraela? No, Izraela. To już też nie było kogoś innego, cholera. Nie, no ładnie. Tak, no. A synek, które to piętro? 30, mamo. Matko jedyna, zobaczysz piorun dupnie, to ci dupsko przysmoli. 30 piętro, matko jedyna. To przez okno można do samolotu wsiadać. No, nie bardzo siada, bo się okna nie otwierają. Klimatyzacja jest. Co jest? Klimatyzacja. To kostka w kiblu. Zielone, to my mamy. Ty, a powiedz, a w piwnicy sucho masz? Tak. Woda nie podchodzi? Bo jak kartofle wilgoci złapią, to do wywalenia to. Człowiek nie zje, świnia też tam powącha, powącha, ryjem trąci i pójdzie. Tato, już tu nie ma piwnicy. O, w kopcu trzymacie? No, mamo, no, nigdzie nie trzymamy, no w ogóle nie gotujemy w domu, na mieście jemy, o. Mamy tutaj takie sushi na dole. Co? Sushi. Kuchnia japońska. Surowa ryba, ryż, krewetki, wodorosty. Surowa ryba? Mhm. I to japońskie jest? Cholera. Takie cienkie telewizory robią bez tej dupy z tyłu, a ryby nie potrafią dosmażyć? Dziginar! Dziginar! Ty, Ignacy! No. Ale te krewetki, to ja wiem, co to jest. No. Kierowale z wąsami, a ofu, ofu! Aj! To ja ci mówię, ja bym po tym zębów nie domył. Bym zębów nie doszorował. Tata takie głupoty gada, tata nawet nie próbował nigdy. Głupi jesteś. Chodź go. Ojciec robaka nie próbował. Mało to razy człowiek jabłko jadł się zagapił, potem patrzę, taka dziura w jabłku dymiąca, robaka nie ma, to gdzie jest. A co to? Wzięło, zrzutnęło, poleciało, przeleciało, wyleciało i koniec, ale żeby się patrzeć nad tymi robalami, to wrona za pługiem idzie, te krewetki wyciąga, to też resztę. Słuchajcie, pomysł mamy nowy z Aldoną. No, uwaga, kota kupujemy. Pokażę wam zdjęcie. No żeśmy kota nie widzieli. Wczoraj pod sklepem trzepnąłem samochodem jednego. Ignacy. Nie takiego, proszę. Turkmeński kot pustynny. Cholera. Jak to się patrzy na to? Tak. O tak. Nie tak, bo żyrandol tu jest. Co on na ścianie śpi jak mucha? A no. Jaki? Ale paskudnik? Tak. No nie wiadomo, gdzie to ma wlot, gdzie to ma wylot. Człowiek by się chciał czasem do pyszczka przytulić, można się strasznie oszukać. I to niebieski, no niebieski, to Aldona wymyśliła, że nam będzie do zasłon pasował. No i jak ten kot? Możliwy? Możliwy, możliwy. Cholera kota kupują. 30 piętro, apartament. Centrum Warszawy! A jednak myszy są. To jest plaga cholerna. Tak. Dobra, dobry kot, to i kreta wyciągnie i wszystko zrobimy. Synek, a
ta twoja to ona gdzie? Gęsi skubie w ogródku piele? Szanowce wraca? Nie, no, na jogging wyszła. Na co wyszła? Na jogging. Znaczy, no, na bieganie. No to mówże na bieganie. Mamo, biegać to se można w trampkach po kartoflisku. A jogging to się uprawia w najkach. Czy? W najkach. A biega się bez majtek. Cholera. Proszę ciebie, jak ciepło nikt nie widzi, może się na golasa przelecieć, ale zimą jak mróz od spodu ściśnie, to matka jedyna. Ty, a propos majtek. A to? Powiem ci, jak to się czasy pozmieniały z majtkami. Kiedyś te dziewczyny nosiły takie majtki, że żeby tam kawałek tyłka zobaczyć, to trzeba było te majtki odchylić. A teraz, żeby majtki zobaczyć, to trzeba z kolei cały ten wizerunek. Ignacy, no naprawdę! No tak się chcę pokazać. Osia, Osia, Osia! Osia, Osia, o! Już! Ogon do góry się grzy, już! To. A my w ogóle, synek, ci nie przeszkadzamy? Tak. Nie, nie, mam w porządku. Ja tylko za 2 godziny wychodzę na konie. Ojciec już się obrobił. Ja już mam poranę. Także, jak coś to powiesz, to się złożymy na traktor, co będzie za koniem chodził. To 19 wiek, to ludzie się będą śmiali. No dobrze, dobrze, ale że tak w ogóle zapytam, to w jakim celu mnie tu odwiedziliście? A, no to mów ty. No właśnie, synek, bo my żeśmy do ciebie przyjechali z samego Falencina, żeby z tobą poważnie o życiu porozmawiać. Tak, byliśmy tam w niedzielę w kościele na 12 na sumie. Ten czerniawy odprawia, taki wiesz, ten łysy. Trochę się jąka, ale godzinę ujedzie. A tam ciepło, to człowiek godzinkę przed zemię i tego. Tak. I proszę ciebie, wracamy do domu, tak gadamy o tobie, o tej twojej. Jak ta twoja się nazywa? Aldona. Aldona! A ta cały czas Al Capone, Al Capone! Jakie Al Capone? Aldona. Aldona, no. No. I ile wy tu już razem pod jednym dachem mieszkacie? No wie, tata, no z rok będzie, będzie rok. Rok no. Będzie, rok będzie. No to już tam chyba wszystko żeś posprawdzał. Czy tam wszystko no, działa. To może byście się wreszcie, synek, pożenili. Tak. Co, żeby tak po Bożemu było. Tak. Śluby to wiejskie zabobony. My żyjemy nowocześnie. Tworzymy związek partnerski. Jaki? Partnerski. Jak locha i knur. Jeszcze se gęby podrukujcie, żeby w ziemi nie ryć. No ale to nie wygłupia się, no to już tam dziecko w drodze. A kiedy wy to rozwiązanie macie? A tak, tak, kradoks się rodzi w maju. To się rodzi. Co się rodzi w maju? No kradoks, na syn. Cholera, żeście dziecko nazwali jak jakiś granulat nawozowy? To nie, matko, to nie można jakoś tak po naszemu, jakiś Jasio albo ten Stasio. No nie wiadomo jak to zawołać, no. Ja, Jasio, Stasio, Jasio, Stasio. Jesteśmy w końcu w Europie, w świecie. A co się z tego polskiego błota wreszcie otrzepać? A właśnie, bo już mamy zamówiony do porodu basen z delfinami w Kalifornii. No także rodzimy rodzinnie. Z delfinami? To jakaś rodzina nasza? To chyba z twojej strony. Nie no to... No tak. No nie rodzina, ale to takie ryby są. Znaczy, no właśnie ssaki, no właśnie, no jak my. Masz może wódki się napić? Ale raz coś mi w gardle zatął przez tę klimatyzację, czy coś, do tego kibla chyba z kilogram tego napchał. Tato, a może być whisky? Whisky nie. Nie. Na myszach pędzone. Tak, kotu nalej, niech se kot pije. Kot pije ze robakiem, zagryzie, może głowniejszy będzie. Ja dziękuję. To może chociaż chrzciny jakieś będą. Będą chrzciny? Czy tylko tego prosiaka tak słomą przetrzecie i ruszaj w świat? Chodzi o to, że my z Aldoną od pół roku jesteśmy wyznawcami Międzygalaktycznego Kościoła Wiecznej Wilgoci. I u nas nie ma chrzcin. A co jest? No bo coś musi być, tak? Wierzymy, że człowiek po śmierci zamienia się w mech. Ignacy,
tyś tym ostatnio okna utykał. Czyli nie masz wódki, tak? To daj tego łyskasa, się napijemy. Daj łyskasa, odlej trochę od kota, to mu potem odkupię. Powiedz mu, że mu odkupię. Cholera jasna! O Ignacy, trzeba coś działać, matko, jedyna nasza wina, Ignacy! No ale co zrobisz? No małego gnoja bym wziął na kolano, tyrek zlał. A co, ze starym chłopem się będę bił? Ignacy, my żeśmy go do miasta wysłali, żeby się czegoś nauczył, żeby na ludzi wyszedł, a tu co? A to się zrobił jeszcze gorszy wieśniak niż był.